No witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, w końcu wpadliście, 3 miesiące na was czekam, 3 miesiące zwlekałem z nagraniem tego odcinka, zapraszam, zapraszam wszystkich serdecznie. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak wygląda moje studio, co ja mam tutaj ciekawego na szafce, jaki mam komputer, jakie mam peryferia i odpowiem na kilka pytań, które bardzo często mi zadajecie. Okej, moi drodzy, zacznijmy od samego komputera. Biały, kwadratowy, z jakimiś kabelkami, jakaś dioda się świeci. Wiatrak się kręci, chyba po to, żeby kurz do środka nie naleciał. No, także tyle. Ładny, no mi się podoba. A wy dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba. Nie no, żartuję. Świruję oczywiście. Karta graficzna. GTX 2070 Super, siema Ivy. Procesor Intel Core i9 9900K. Joystick. To jest mój pies gamingowy, o. Karuzela, tak? Przyszedłeś też tutaj nagrać? No to powiedz chociaż coś, joystick na temat komputera. Co ci się w nim najbardziej podoba? Tu się najwygodniej w nim śpi, nie? O, tutaj zazwyczaj joystick śpi tak, o, wkomponowany i się grzeje. Tylko, że teraz jest... Joystick, nie czas na kąpiel. Tylko, że teraz jest, moi drodzy, lato i jest mega gorąco. Aha, dobra, jeszcze dał operatorce buzi. Pięknie. Dziękuję. Nie będę wam mówił, jaka tu jest płyta główna, bo nie pamiętam, ale powiem wam, że jest 32 RAM-u jeszcze dodatkowo. No i mi się wydaje, że to tyle, co powinniście wiedzieć. Lecimy wyżej. To jest mikrofon studyjny od firmy Blue, model Blue Spark SL na kabel XLR, podłączany do takiego interfejsu audio, ale zaraz do niego przejdziemy. Wszystko ładnie połączone jest z ramieniem od Rode, to jest Rode PSA1, o ile się nie mylę, model. Bardzo fajne ramię, wytrzymałe, mam już je prawie 2 lata i powiem wam, że w ogóle nie jest wyrobione, ani razu mnie nie zawiodło, nie skrzypi. Rewelacja po prostu. Ok, cały mikrofon jest podłączony do interfejsu audio. Interfejs audio podchodzi od firmy Akai, jest to model professional, ma 4 wejścia i 4 wyjścia, więc mogę podłączyć sobie na przykład 2 mikrofony, 2 gitary i później to odsłuchać na głośnikach. Coś takiego, nie wiem, nie bawiłem się, generalnie mam jeden mikrofon podłączony, tylko to włączam i nic nie ruszam, bo ja się na tym nie znam po prostu. Teraz, moi drodzy, przejdźmy do aparatu. Aparat to jest Lumix GH4, na co dzień nim nagrywam wideo. Z obiektywem 12-35 mam raz, dwa, trzy, cztery lampy w studiu. Są to lampy od firmy Yongnuo model YN300. O, YN300, dlatego że ma 300 diod jedna lampa. Wszystko bardzo fajnie jest kontrolowane przy pomocy pilota. Gasimy, zapalamy. Super, rewelacja po prostu. Pianki akustyczne, przepiękne, naklejone w 30 minut przez Farela. Co jakiś czas odpadają, ale to już wina kleju, nie moja, oczywiście. Monitor MSI Optics, model MAG241C. Bardzo fajne monitory, one są takie zakrzywione. Oba mają po 144 Hz. Teraz wam powiem śmieszną anegdotkę dotyczącą... Ktoś malucha, na wstecznym chyba. Słyszałeś to? Mhm. Ktoś maluchem tam piłuje go pod blokiem. Anegdotka. Grałem Fortnite'a przez jakieś 2 miesiące, kiedy nowy komputer przyniosłem sobie do studio i wyobraźcie sobie, że nie zmieniłem sobie w ustawieniach karty graficznej, żeby miał odświeżanie 144 Hz i cały czas grałem na 60, jak dzban, a mimo tego, że mam monitor 144 Hz. Czekaj, piekarnik idę zgasić. Po raz kolejny zrobiłem to samo. Nastawiłem piekarnik, a nie włączyłem nagrzewania, także czas minął, a się nic nie upiekło. Normalne, normalne w moim przypadku. Dobrze, moi drodzy, teraz przejdźmy sobie do omawiania moich peryferii. A więc tak, myszka bezprzewodowa, bardzo fajna, od firmy SteelSeries, model Rival 650, przekozacka myszka. Możemy sobie tutaj na przykład zamontować do niej obciążniki, ja oczywiście wszystkie wyciągnąłem, bo każdy ciężarek miał po 4 gramy. Mamy tutaj 2, 4, 6, 8. 8 slotów, także ta myszka stawała się bardzo ciężka, kiedy miałem wszystkie ciężarki, a ja wolę taką mieć, wiecie, myszkę lekką, bo jak się długo pogra, no to wiadomo, ta rączka boli. Generalnie gram tak czy siak na kablu, mimo tego, że jest bezprzewodowa. Nie wiem, jakoś tak się nauczyłem i tak już po prostu zostało. Okej, teraz sobie opowiedzmy co nieco o moich słuchawkach gamingowych. Są to słuchawki gamingowe Arctis Pro Wireless. Bezprzewodowe słuchawki od firmy SteelSeries. Powiem wam, że są kozaki totalne, naprawdę. Chodzę po całej chacie, jak gadam na przykład na Discordzie i wszędzie mnie słychać dokładnie. Tutaj możemy sobie ściągnąć o plasticzek i tu mamy baterię, tylko aktualnie mi się bateria rozładowała. Ale możecie zauważyć, na moich filmach cały czas w nich siedzę,
Mikrofon jest też całkiem spoko. Wiadomo, że nie jest takiej samej jakości dźwięk jak z mikrofonu studyjnego, ale powiem wam, że na początki na przykład YouTube'a ta jakość wystarczy moim zdaniem. To jest stacja dokująca, pod którą się podpinamy słuchawkami i dzięki temu są bezprzewodowe. I też tutaj mamy slot na ładowanie baterii. Ja to wszystko specjalnie teraz rozłączyłem, żeby wam to zaprezentować, jak to wygląda. Tu sobie możemy też podgłosić, ściszyć. Powiem wam, że jestem mega zadowolony ze słuchawek. Tutaj mamy też bardzo fajną frotkę, a nie mamy skóry, więc to ucho też się, wiecie, nie poci. Super, super są po prostu. A teraz, moi drodzy, powiem wam, jaką mam klawiaturę, bo te pytanie często padło na moim live'ie. Farel, jaką masz klawiaturę? Rozmawiając ze SteelSeries, powiedziałem, że chcę klawiaturę, która będzie najcichsza. Ponieważ ja miałem poprzednią klawiaturę mechaniczną, ale denerwowało mnie klikanie. Kiedy montowałem swoje odcinki, słyszałem, jak sam klikam po prostu gierkę, rozumiecie? Ja nie lubię klikania w tle, a wy możecie dać znać w komentarzu, czy lubicie, jak ktoś klika i to słychać na nagraniu, czy też nie. Bo mnie na przykład to denerwuje osobiście, ale wiem, że niektórzy lubią. Naciskam i kompletnie nic nie słychać. Jest przecudowna, membranowa. Moi drodzy, model to jest Apex 3 RGB, podświetlane, jak sobie tylko chcesz. Ściągasz taką aplikację SteelSeries na komputer, ustawiasz sobie dowolnie, jak chcesz, żeby to było podświetlane. No kozackie. Tak samo, moi drodzy, ta przekozacka podkładka, też od firmy SteelSeries. No, to wszystko przecież przepięknie się prezentuje. Jak macie cały secik, no to jest coś pięknego. W nocy to już całkiem. Nie będę wam pokazywał, bo aparat tego i tak mi ładnie nie odwzoruje, ale no powiem wam, przekozacko. Oczywiście wszystkie linki do moich peryferii znajdziecie w opisie, do myszki, do podkładki, do klawiatury oraz do słuchawek. Tam możecie się zapoznać z opisem dokładnie, jakie mają parametry, więc zapraszam, klikajcie w link w opisie. Dobra, moi drodzy, teraz sobie opowiedzmy co nieco o mojej legendarnej szafce. Zacznijmy od lewej strony, proszę państwa, kodzik Farel w sklepie Fortnite oraz w Brawl Stars, jeżeli jeszcze nie masz wpisanego, sprawdź mordeczko. No jeżeli oczywiście chcesz, możesz mnie wesprzeć i to wiesz, ci nic nie kosztuje. Lecimy wyżej, moi drodzy państwo, przycisk operatorki. Operatorka widać? Czy nie widać? Chyba nie. Chyba nie widać, tak. Operatorki, przycisk za 100 tysięcy subskrypcji, JJ-ka ładnie napisane. Za tym takie przecudowne opakowanie, które dostaliśmy od Brawl Stars, od Supercella. Tu były koszulki Paris Saint-Germain z napisem JJ-ka oraz Farel, jak była kolaboracja Supercella z PSG. Także taka pamiąteczka, postawiłem je w tym miejscu, bo bardzo fajnie to wygląda. Dobra, okej. Coś tu się odkleiło. Dobrze, moi drodzy, to teraz wam zrobię szybki kurs montażu pianek akustycznych. Potrzebujemy... Chyba coś jeszcze jest. Potrzebujemy klej. Wstrząsamy. Psikamy troszeczkę na ścianę. Troszeczkę na piankę. Sprawdzamy, jaki kształt ma to mieć. W ten sposób mają iść paski. O, pyk. Moi drodzy państwo, stuku puku i voila, jak nowe studio. Dobrze, szybki kurs mieliście, kto nie uważał, no to ma pecha, nie będzie umiał przykleić sobie pianek. Dobra, miałem dwa takie battlebusy, ponieważ jeden poszedł na konkurs i widz wygrał, a drugi ze mną został. I jak rekomendowaliśmy dla was figurki z Fortnite'a. Tak, taka była współpraca i ten battlebus u mnie został. Zawsze chciałem mieć takiego battlebusa. Jest przekozackie. W ogóle się zastanawiałem, czy przypadkiem nie kupić helu i napompować, wiecie, taki wielki balon z helem i go puścić i nagrać z tego odcinek, jakąś GoPro podłączyć, coś tego, ale to może w przyszłości. Jak zostawicie 50 tysięcy łapek, coś takiego nagram. Dobra? Okej. Okay. Lecimy dalej. Maskotki, pluszaki, kozackie, zobacz. Pan Hamburgerek oraz pani Misia, pani przytula Misia. A tutaj, moi drodzy państwo, lama. Lama przekozacka to jeszcze jest lama na wzór lamy z Ratowania Świata, zanim lamy pinaty w Fortnite były te zmienione. Wiecie, te teraz kolorowe, to była stara lama ze skrzydłami. I powiem wam, że takich lam miałem chyba 4 i porozdawałem. Została mi tylko jedna. Więc sobie ją tutaj postawiłem na półeczce i jest kozacka. Tutaj dostałem taką figurkę od mojego przyjaciela Maćka. Siema Maciek, pozdrawiam. Dał mi, ojeju, dawno, dawno temu. To jest figurka Cuffs, bardzo rzadka, fajna i u mnie tak ona sobie stoi na półeczce. Lecimy dalej. Tutaj, moi drodzy państwo, mamy Leona, zawodowca, oraz Spike'a, który ma kod Farel w sklepie Brawl Stars spisany na plecach. To jest fajna rzecz. To dostałem od mojego widza, kiedy byliśmy w Warszawie w sali zabaw Fikołki. Mój widz przyszedł i mi to dał. Powiedział, że to z ojcem na drukarce 3D wydrukowali. To jest Karl. Ta rączka mu wtedy odpadła, ja ją sam przykleiłem później, ale jak widzicie, tu ma kilof.
Car, jego móżdżek. Pewnie puste w środku, ale, ale fajne. Stoi na płeczce. Samolot z Fortnite'a też kolaboracja była. Forella z figurkami z Fortnite'a. Reklama i ten helikopter, samolot mi został. Działa, lata i ma się dobrze. Powiem wam, że bardzo fajna zabawka. I pokażę wam, że jeszcze jeden pojazd mam z Fortnite'a. O, ale patrzcie, co stoi w tle. Stoi w tle maska. Moja maska, którą robiłem, to jest pan Ciastek z Fortnite'a. Cały tutorial jest na YouTubie. Możecie sobie zobaczyć. O, taka maska. Gingerbreada, o. Okej, kolejne zabawki to są popy. To jest pierwszy pop, którego dostałem. Dostałem go na domówce u Jay Dąbrowskiego od Epic Games'a. Tom później dostałem chyba pod Warsaw Spire od Epic Games'a, a Tom chyba Epic Games nam przysłał na święta. Coś takiego, nie? Jakoś tak to było. Kolejny pojazd z Fortnite'a, moi drodzy, patrzcie. Samochodzik, gokardzik z Fortnite'a. Tutaj się normalnie dynda pomidorek z hamburgerkiem. Odwzorowany 1:1. Dach nie wiem, czy odbija, ale mi się wydaje, że nie. No i lama. Tą lamę, skąd my ją mamy? Dostaliśmy ją, jak byliśmy nad morzem, chyba od widza, nie? I też tu się do niej chyba dziś Iwi przykolegowała, tu koło ucha, coś mi się wydaje. Tutaj, moi drodzy państwo, najciekawsze, to są chesty. Są super chesty, w których znajdują się różne bronie. Tak, to jest taka skrzyneczka, gdzie znajdują się bronie z Fortnite'a. To był po prostu taki zestaw. Figurka plus taka skrzynka. I w tej skrzynce były losowe rzeczy, które mogłeś sobie ogarnąć. Na przykład mamy Hasta La Vista minigun, LKM, jakaś snajperka. Wiem, że wy tego nie widzicie, ale po prostu chciałem mniej więcej powiedzieć, co to jest. No, taki gadżet. I to po prostu u mnie stoi. O! Co my tutaj mamy? Patrz, JJ-ka, co to jest? Lama. Lamorożec. Tak, twój lamorożec. Hop! Ha! I to nie pamiętam, jak się ten kilof nazywa. Możecie napisać w komentarzu, jak ten kilof się nazywa. To jest barania głowa na tym, na kilofie. Ale i tak jest nawet fajne. Ale ten ładniejszy, wiadomo. O, ho, ho, ho! Patrz, co znalazłem. iPhony. Moi drodzy, dwa iPhony 6. Sprzedam tanio. W ogóle wiesz, co musimy zrobić? Musimy zrobić w domu porządek i wszystkie rzeczy, które nam są niepotrzebne, sprzedać i później niech widzowie zdecydują, na co mam te pieniądze wydać. Po pierwsze, tak widzowie, są dwa iPhony. Po drugie, Golf 4 mój stoi. Już pół roku nie jeżdżony, tylko ubezpieczenie opłacam. Trzeba go pół sprzedać. Pół roku, żeby to pół roku był niejeżdżony, chyba z 2 lata już nie jeździ. 2 lata niejeżdżony, ale słuchajcie, 2000 rok, czarny kombi, zimowa opona, klimatronik, 4 szyby w prądzie, 110 koni, dieselek, perka, nowy perka, akumulator. Nowy akululumator. No tylko brać, tylko brać. Na co głupiego byśmy wydali takie pieniądze? Bo to by było tak, Golf myślę z 3-4 tysiące, z 2 iPhone'y 6 myślę z 1000 zł, to już by była piątka, nie? Mhm. Piątka. Na coś głupiego 5 tysięcy byśmy przeznaczyli. Nie wiem, piszcie wasze propozycje w komentarzu. Ja mogę tak zrobić, ja mogę sprzedać. Wymienię samochód za buty. Jakieś buty do 5 tysięcy? O Boże. 50 tysięcy łapek, oni tak nie biją, nie? Ale możemy im troszeczkę psychikę poprzeć. 50 tysięcy polubień i wymieniam samochód na buty. No, jakieś kozackie. Złota lama, otóż to, spójrzcie tylko na to. Skąd Farel ma złotą lamę? No już wam mówię, moi kochani, od mojej kochanej teściowej. Od Justyny mamy. Justyny mama zajmuje się generalnie robieniem rzeczy ręcznych, jakichś skrzatów. No jakieś jajka wielkanocne, jakieś choinki. Tak, tak, takie, wiecie, wszystko handmade tak zwane. I ja poprosiłem ją, żeby zrobiła mi lamę. No troszeczkę poczekałem, bo poczekałem chyba z pół roku. Oczywiście, bo czasu nie miała, ale zrobiła mi finalnie taką przekozacką lamę. I tutaj jest dziurka, to ma być, można sobie albo wsadzić długopisy, albo zrobić z tego skarbonkę tak naprawdę. I powiem wam, że jest przekozacka. Jeżeli ktoś z was by chciał taką lamę sprezentować siostrze, bratu, mamie, tacie, sąsiadowi, sołtysowi, obojętnie komu, no to piszcie do mnie na maila, ja wam dam kontakt i się dogadacie. Polecam, polecam, bo moim zdaniem 11 na 10. No i moi drodzy, ostatnia rzecz w moim pokoiku, no to jest przecudowny przycisk Farela na 100 tysięcy subów, niebawem na 1 000 000, więc mordko, dorzuć suba do naszej puli, bo jest 850 tysięcy. Jak będzie 1 000 000, to tutaj gdzieś będzie wisiał złoty przycisk, tylko jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno gdzieś będzie wisiał. Także moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że w jakiś sposób was zaciekawiłem i że odpowiedziałem na niektóre pytania. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, no to piszcie je w komentarzu, a wy, moi drodzy widzowie, najciekawsze pytania łapkujcie, ja wtedy będę odpowiadał na najbardziej łapkowane komentarze. Od razu odpowiadam. Tak, to jest bluzka, którą niedługo będziecie mogli kupić. To jest przekozacka moja bluza
100% bawełny, może przesadziłem, ale 80 na 20. Ja się z wami żegnam, zostawcie 50 000 łapek i sprzedajemy gruchota za buty. Trzymajcie się, cześć!